Nazywam się Sean Kosecki, jestem studentem na uniwersytecie i studiuję politologię. W przyszłości chcę być prawnikiem, ponieważ jestem dobry w kłótni i mam duży interes w prawie. No teraz mieszkam w Ann Arbor, na ulicy, co nazywa się ulica Hill. Mieszkam w bardzo dużym domu z moimi kolegami. W moim wolnym czasie najlepiej lubię spotykać się i spędzać czas z moimi kolegami. Najlepiej lubię uprawiać sport z kolegami i ponawiać piłkę nożną. Mam dosyć dużo kolegów, co grają dobrze w piłkę nożną i razem spotykamy się. Najlepiej lubię, jak spotykam się z kolegami i mamy miły czas. Jesteśmy zabawni, jesteśmy trochę głupi. Tańczymy, krzyczymy, jakby nikt nie patrzył. Oryginalnie jestem z Rochester Hills, Michigan. To jest miasto 20-30 minut z Detroit. Mamy 100 tysięcy ludzi, ale za bardzo nic nie dzieje się. W Rochester mieszkałem z mamą i tatą i niedaleko mieszkała babcia, dziadek i też ciocia. Rochester to jest dobre miasto mieć rodzinę. Może kiedyś wrócę, ale teraz chcę przenieść się do dużego miasta, jak Boston, żeby skończyć szkołę prawniczą. Obydwoje moi rodzice urodzili się w Polsce i teraz mam parę wujków i kuzynów, którzy też mieszkają w Polsce. I też mam prababcia, która ma 93 lata i sama mieszka w Szczecinie. No czasami jest mi smutno, że babcia mieszka sama w Polsce, ale ona tam lubi i dla starych ludzi jest ciężko zmienić kraj. Wybrałem Czesław Miłosza wiersz piosenka o końcu świata. Myślę, że ten wiersz pokazuje, że powinniśmy żyć codziennie, jakby świat się kończył. No więc nie mamy dużo czasu i nie wiemy, ile czasu zostało nas. Więc codziennie powinniśmy żyć zabawnie i cieszyć się. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem na strucie. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skoczą w morze wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny. I wąs ma żółtą skórę, jak powinny mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawolują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żonglem do wyspy podpływa. Dźwięk szczypiec powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i grumów są zadziwieni. A którzy czekali znaków jak niemski trom nie wierzą, czy staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki ćmiał nie wiedział się róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłbym prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcia, powiada przywiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. No myślę, że mogę połączyć się z tego wiersz, ponieważ staram się mieć szczęśliwość codziennie. Myślę, że czasami trzeba się zrelaksować i naprawdę cieszę się życiem. Dobrymi przyjaciółmi i szczęście są najważniejsze rzeczy dla mnie.